Cześć kochani, pochmurny piątek. Za chwilę jadę po Lublina, po chyba moje ostatnie zakupy w tym roku w Polsce. To znaczy jeszcze raz pojadę na pewno, ale to na cmentarz, ponieważ muszę sobie sama założyć kwarantannę, gdyż się okazało... O, trochę za różowo na ryju. Gdyż się okazało, że jak wyjadę do pracy, najpierw zrobią mi test na koronę, a potem przez 2 tygodnie będę z babcią w kwarantannie. I chodzi o to, że jak zrobią mi ten test, a dowiedziałam się, że przed samym wyjazdem, co jest no, trochę sensowne, trochę bezsensowne, i wykryją, że mam koronkę, a przecież kurde, codziennie przybywa 20 tysięcy tylko zbadanych ludzi, więc wszyscy mamy tą koronkę. Ludzie, zlitujcie się. Nie wierzę, że ktoś nie ma tego. No to wtedy po pierwsze opóźni mi się wyjazd, bo 2 tygodnie będę musiała siedzieć w kwarantannie, a po drugie będę musiała podać, z kim się stykałam. No i a ja po prostu powiem im, że ja sobie sama założyłam i od początku listopada tak mniej więcej, zobaczę jeszcze jak to wyjdzie, po prostu nie wychodzę z domu, nie spotykam się z nikim, umówię się tu z Aśką, z kimś tam, że mi ewentualnie jakieś przywiezie bronką, bo to najlepsi zaopatrzeniowcy byli w tamtej kwarantannie wiosennej, że mi po prostu coś przywiozą, a z kim się spotkam, na przykład, że tam pójdę do Edyty, nie, bo ona ma na to wszystko wyjebane, to nie będę, to po prostu się nie przyznam do tego. Chodzi o to, żeby nie wpakować następnych osób w tą kwarantannę. Taka moja idea, nie wiem, czy wykonam. Dzisiaj nie będzie recenzji, dzisiaj będzie DIY, czyli zrób to sam. Tak wolę powiedzieć. Dwie rzeczy, które zrobiłam. Ale najpierw pokażę Wam urokliwe coś, co można nazwać bukietem. Wczoraj byłam w Kozłówce i chciałam sobie wziąć taką jakby zaszczepkę, sadzonkę takiego pięknego tnącza. A to było akurat tak na ziemi i w takiej wysypanej kamykami. I zobaczcie, jak to słodko się te kamyki przyczepiły i jakie mocne są takie no te wąsy, nie? Te wypustki tego pnącza, że widzicie, ten kamyk tak się jakby delikatnie powbijały i wyrosły. Strasznie to mi się spodobało. A bukiecik właściwy mam taki, troszeczkę klonowych liści i jedna różyczka zajumana spod pałacu. I przystępuję do tematu. Pierwszy temat to jest zrób to sam, strasznie śmieszny, z historią. Zaczyna się ta historia od takich kaloszków. Miałam kiedyś takie kaloszki i one tutaj miały takie kokardeczki przyczepione. Na pewno znacie takie kaloszki, ale ja je kupiłam dawno temu za bardzo duże pieniądze w sklepie Gigi, chyba się nazywa, przez internet, bo strasznie mi się podobały. I tak sobie chodziłam i wtedy one nie były w ogóle popularne w Polsce, nie było ich w każdym Chińczyku, a moje koleżanki Fashion Week Teams z Orange'a mówiły, że to Vivienne Westwood, więc czułam się dowartościowana, ale naprawdę jedne z droższych butów, jakie w życiu kupiłam. Oprócz nazwijmy to balerina Adidasów z sklepu, Boże, jak on się nazywał? No nieważne, co kupiłam Natalii. Tamte były najdroższe. Potem się okazało, że były nie takie. No więc kokardeczka mi się jedna oderwała. Próbowałam ją różnymi sposobami przyczepić. Nawet rozmyślałam, czy by tego nie przywiercić, ale w końcu stwierdziłam, a chuj tam i tak. Nie jestem już damą miejską. I takie kokardki miałam, ale ich nie wyrzuciłam, odłożyłam je. Czyli dwie, bo drugą oderwałam. I słuchajcie, wymyśliłam, a druga rzecz, którą miałam i zgubiłam, to taki kawałek silikonu z takimi nacięciami do nawijania sobie słuchawek. I to miało taką wadę, że jak się rozwijało, to gdzieś spadało, gubiło się i w końcu to zgubiłam, nawet pamiętam kiedy i gdzie, no ale już tam chuj nie wrócę, bo takie gówno, bo to było w Lublinie. I słuchajcie, co sobie wykombinowałam, taką kartkę, patrzcie. Tu wkładam końcówkę, tak? Jeszcze inaczej. Najpierw nawijam kawałek. Tu. Widać to. I już część ta od wtyczki nawinięta. Teraz nawijam część od słuchawek. I ona przechodzi tu przez dziurkę. I druga część przez drugą dziurkę. I chodzi o to,
że to jest przewleczone tutaj. Więc jak rozwinę całe, to sobie ta kokardka zwisa na tym. Działa świetnie, rewelacja. I drugą mam do kabelków, do ładowarek, takich, które rzadziej używam. I najśmieszniejsze, jak odprowadzałam Kajtka w poniedziałek z Lublina, ledwo wyszłam z dworca na ulicy 1 Maja, znalazłam trzecią, aż ją zobaczyłam. A taka byłam jeszcze zmulona, wiecie, po pobycie z Kajtkiem. Zamęcona behawioralnie. Myślę, co to moja kokardka? Nie miałam jej ze sobą. Znaczy, patrzę, mam swoją ze sobą. Znalazłam trzecią i jeszcze na taką zapasową ładowarkę mam. Więc to taki do it yourself. Bardzo jestem z tego zadowolona. Do it yourself. Dobra, zrób to sam, nie będziemy się w to bawić. I za chwilę pokażę Wam drugą rzecz. A druga, no to taka, też zrób to sam, ale naprawczę, dotyczy mojego kredensu, bufetu po babci niemieckiej, a tak naprawdę to jest szaberek, bo to nie było jej własnością. Oni to wyszabrowali po wojnie, wiecie, na tych Prusach wschodnich. I każdy, kto był na Dąbrówce, to wie, że przez wiele lat otwierał się. I słuchajcie, po pobycie Kajtka, też jest z Kajtkiem związane, po prostu wczoraj wypadły mi te drzwiczki. Coś nie tak z zawiasem. No i analiza, nie wiem, czy będzie dobrze widać. Stwierdziłam, że tu jest zawias oryginalny, widzicie? Taki długi przez całą długość, no bo te drzwi są bardzo ciężkie, to jest wszystko prawdziwe drewno, to są meble, a nie gutapery. A tutaj już ktoś kiedyś naprawił i dał taki po prostu podwójny. I to musiało być, wiecie, za małe wkręty, za duże dziurki. Jak Kajtek, który dość intensywnie takie rzeczy robi, zamyka. No to po prostu się wyrwały te wkręty, ale bardzo ładnie i sprawnie one się wyrwały z tej części. Ja dałam po prostu takie grubsze i solidniejsze i po prostu naprawiłam, a bardzo się denerwowałam, że jak to jest coś zepsute już tak na amen, to się nie uda naprawić. Ale analizując całą sytuację, zauważyłam to, co prawdopodobnie tego nie będzie widać niestety, ale moje zapasy za to, które zrobiłam. No po prostu tutaj jest taki uchwycik, taka zaczepek do zamykania o na ten zameczek. O to będziecie wiedzieli, o co chodzi. I on był wyłamany. No to myślę, jak już naprawiam, poprawiam. Tutaj też wkręcik był i jeszcze takie szpikulce do wbicia w to, więc to wszystko jest, wiecie, to po prostu robili prawdziwi fachowcy rzemieślnicy. No i tu się przesuwa. I jak zamknęłam tą część, voilà. To i ta się zamyka. Patrzcie, kurde, ludzie, to było no tak 15 lat, odkąd tu wróciłyśmy, jak się Kajtek urodził. I po prostu to chodziło o to, że tu było obluzowane. Zresztą tutaj z zewnątrz widać, że był brak tego. O, tu jest inaczej, nie? Z tym. Tutaj jest brak też jakiegoś być może takiego maskowania, jak tu, no nie wiem, w każdym momencie tu widać, że to nie jest oryginalny zawias. Po prostu jak one nie były zamknięte z tej strony, to te się nie dociskały, puszczało je. Mogę to zresztą zademonstrować, bo to proszę, teraz jest bez tego. Otwierają się, kurde. I jak to zrobiłam, to sobie przypomniałam, że tak było. Że po prostu to tak było, trzeba było tą część zamykać. I jeszcze zamek, który przy poprzedniej wizycie Kajtka nie udało mi się, chciałam zamknąć przed nim szafkę, a potem nie mogłam jej otworzyć, też udało mi się przesunąć. Więc narychtowałam kredensik. Pozdrawiam Was serdecznie, a wyłączyłam przemówienie, konferencję premiera, więc nie wiem, jakie restrykcje będą. Mam nadzieję, że nie zablokują lotów z Polski i do Polski, bo byłaby balbinka w dupie ciemne, to znaczy musiałabym jechać przez Niemcy busem, czego nie chcę. A póki co samoloty latają z Lublina do Luton. Więc pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i nie dajcie się gorące.